12. edycja Industriady i już za nami. Impreza została zorganizowana w 25 miastach na terenie województwa, w tym także w Świętochłowicach. W tę sobotę mogliśmy poznać tajemnicę wież KWK Polska. Obiekt bardzo się podoba naszym osobom, które nas odwiedzają. To są goście spoza też Śląska, którzy specjalnie na ten dzisiejszy dzień, na 12. święto Szlaku Zabytków Techniki, przyjechali specjalnie na wieżę KWK Polska, właśnie też między innymi na zwiedzanie fabularyzowane. Wydarzenie odbyło się pod hasłem Technika Was zaskoczy. Uczestnicy tegorocznej Industriady mogli wziąć udział w kreatywnych warsztatach, spektakularnych pokazach oraz koncertach. Przede wszystkim pogoda nam dopisała i ogólnie jak co roku bywam na Industriadzie i jest bardzo fajnie. Na razie to jest podmalówka tak naprawdę, dopiero coś na tym się wyłoni. No bardzo mi się podoba, bo już tu jestem po raz czwarty, tylko szarości, a tutaj możemy sobie w kolorach różne rzeczy robić. Nie zabrakło także rozrywek dla najmłodszych. To jak ci się podoba? Fajnie. Na razie malowałam kamień, było bardzo fajnie. Podczas tegorocznej Industriady można było wziąć udział w blisko 300 wydarzeniach zorganizowanych w 33 obiektach na terenie Śląska. Uważam, że Śląsk ma tyle obiektów industrialnych właśnie z tych czasów takich roboczych, że warto to pokazywać, bo jest to teraz pięknie odnowione, architekci się też za to wzięli i tu w Świętochłowicach, Katowice, Ruda Śląska, Bytom, wszystko jest pięknie odnowione. Mamy nadzieję, że kolejna edycja Industriady odbędzie się także w przyszłym roku.